Moi drodzy, moje drogie, chciałbym Was powitać w ten czwartkowy poranek w trzecim już odcinku Lubaszki Galerii Wypieków Przeglądu Pieczywa. Dzisiaj na tapetę postanowiłem wziąć, możecie zgadywać, chleb urodzinowy. Tak. Pierwsze zauważycie niewątpliwie dziwny kształt tego chleba. Jest tak, ponieważ zdecydowałem się go pokroić samemu. Odcinek o tym, jak pokroić chleb, przewiduję w najbliższej przyszłości zamieścić. Natomiast czemu taka decyzja z mojej strony? Jest tak, że ja w chleb lubię się tak porządnie wgryźć. No i grubość takiej kromki chleba pozwala mi to zrobić. Natomiast gdy chleb urodzinowy jest krojony w piekarni, jest on krojony na takie, no nie mam jak pokazać, tu mam taki, akurat cienko mi wyszło, jest krojony na bardzo cieniutkie kromeczki. Jest fajny stosunek wtedy tego, czym smarujemy chleb. Na przykład humusem do chleba. Rzecz w tym, że chleb urodzinowy jest tak dobry, że nam nie zależy na tym, żeby stosunek smarowidła do chleba był zbyt wysoki. My właśnie chcemy się rozkoszować tym pszennym wypiekiem na żytnim zakwasie, bo to jest naprawdę dobry chleb. No nie ma żadnych orzechów, daktyli, żurawin. Tu. To wszystko są fajne rzeczy, ale to jest po prostu chleb urodzinowy, to jest esencja chleba. To jest 100% chleba w chlebie. I więc tu nie ma niczego, co mogłoby niby podnieść rangę chleba jakoś wyżej. Ten chleb broni się wyłącznie swoją chlebowatością. I ta obrona mu wychodzi. To jest naprawdę smaczny chleb. Jak gryzę, to czuję te łany zbóż rosnących na polskich polach. To słońce, które je oświetla. Ta ziemia, w której rosną. Jest taki odrobinę kwaskowaty, no bo tego oczekujemy od pieczywa na zakwasie, prawda? No. Naprawdę. Chleb urodzinowy to jest coś, co można jeść po prostu jak chleb. Skórka. Widzicie, dobrze wypieczona. Można sobie chrupać, ile dusza zapragnie. Jest to majstersztyk, jeśli chodzi o chleb. Cały bochenek waży 1600 gramów. Więc to jest porządne chlebiszcze. Dlatego często można spotkać się z kupowaniem połowy, czy wręcz ćwierci bochenka. I do kupna takiej choćby ćwierci
Was gorąco zachęcam, bo to jest chleb przez dużo. I w przeglądzie pieczywa myślę, że możemy się pokusić o to, żeby wystawić mu ocenę 10 na 10. Dziękuję bardzo. Smacznego.